Witamy Państwa na dzisiejszej konferencji. W Sanoku ze mną jest członek zarządu Platformy Obywatelskiej Piotr Rychter. Zaczniemy, proszę Państwa, od myślę, że skandalu. Skandalu w wykonaniu zarządu Autosanu w Sanoku. Zarząd, który powinien zostać odwołany. Nie tylko jeden dyrektor, ale cały zarząd, dlatego że niezrozumiałym jest i myślę, że na świecie nie doszło do takiego przypadku, żeby firma, która walczy o życie, walczy o przetrwanie i walczy o uratowanie 300 miejsc pracy, spóźniła się z ofertą o 20 minut. Kłamstwem jest stwierdzenie pana wiceministra Kownackiego, że dyrektor, który został odwołany, został zatrudniony przez poprzedni rząd. Dziennikarze pokazali czarno na białym, że ten pan został zatrudniony przez rząd PiS-u, więc panowie z PiS-u, no przestańcie kłamać, a zajmijcie się pracą i profesjonalizmem. Proszę Państwa, spółka, w którą zainwestowano 55 milionów złotych, mówię o Autosanie, czyli złoty 50 każdy Polak dokłada do tej spółki, od 2016 roku wygenerowała już 20 milionów strat. Ja mam nadzieję, że pracownicy nie będą kolejny raz przeżywać traumy związane z upadkiem firmy. Mało tego, proszę Państwa, jeżeli Autosan nie podźwignie się, to problemy będzie miała też Huta Stalowa Wola, która jest jednym z podmiotów, które w grupie zbrojeniowej, która zainwestowała w Sanok. I pytam się, czy to było świadome działanie, czy ktoś celowo spowodował, że dyrektor nie spóźnił się 20 minut, że Sanok nie przystąpił do przetargu wartego 30 milionów złotych i wygrała o dziwo i śmiesznie w aspekcie tym, co dzisiaj mówi rząd, niemiecka firma MAN. Proszę Państwa, kłamał minister Kownacki. Nie wiem, czy pani premier nie została wprowadzona w błąd, mówiąc, jak rząd będzie walczył o Autosan, gdy fakty są zupełnie inne. Kłamał minister Macierewicz, gdy przyjechał w zeszłym roku do Mielca, mówiąc, że będzie tutaj ze spółki Mielec co najmniej trzy Black Hawki będą kupione przez rząd. Do tego czasu nie ma zakupionego ani jednego Black Hawka. Kłamie PiS, mówiąc, że za wichury i to całe zamieszanie i brak pomocy dla ludzi dotkniętych tragedią, proszę Państwa, że odpowiada opozycja. Ja myślę, że Polacy chyba no, widzą to, co się dzieje i widzą, że PiS stosuje taką retorykę, jak coś złego dotyczy, czy stanie się za czasów naszych rządów, wszystko opozycja. Tylko można mówić na opozycję przez miesiąc, przez dwa miesiące rządu, ale nie przez dwa lata, bo to dowodzi niestety, że w rządzie są dyletanci, nie chcąc nikogo obrazić. I proszę Państwa, i kłamał też, i to mówię z przykrością tutaj w Sanoku, kłamał też poseł Żońca, który wraz z panem burmistrzem Piuro zrobił konferencję, mówiąc, że podczas poprzedniego rządu nic się w Sanoku nie działo. Proszę Państwa, ja wymienię Muzeum Historyczne Nowe Skrzydło, neurochirurgia, pieniądze z rezerwy premiera Tuska wybudowana w ciągu pół roku, obecny zarząd powiatu otrzymał pieniądze i zwracał je, bo nie był w stanie przenieść czy wybudować laryngologii w Sanoku. Kardiologia ze środków RPO. Rynek galicyjski, olbrzymi projekt, 16 tego projektów w Polsce zrealizowany za naszego rządu. Hala koncertowa w szkole muzycznej za naszego rządu. Proszę Państwa, i dziesiątki przykładów wielu, wielu inwestycji w oświatę, w usługi, w wiele płaszczyzn i życzę z całego serca, bo życząc dobrze mieszkańcom Podkarpacia, Sanoka, żeby ten rząd tyle samo dobrych inwestycji zrobił jak my. Obwodnica Sanoka, proszę Państwa, nie byłoby dzisiaj chwalenia się obwodnicą Sanoka, gdybyśmy nie ujęli jej w plan budowy dróg i autostrad. Więc proszę Państwa,
trzeba oddać opozycji to, co się dobrego wydarzyło. Każdy rząd jest kontynuacją następnego rządu, natomiast kłamstwo, żeby wybielić się i nie mieć odwagi powiedzieć tak, zawaliliśmy w przypadku Sanoka, tak, cały zarząd zostanie odwołany i proszę Państwa, no te działania, które są też mają miejsce w resorcie Macierewicza, myślę, że każdy rozsądnie myślący Polak no zaczyna być przerażony, bo to nie są działania, które wzmagają i wzmacniają obronność naszego państwa i dziwię się, że żadne podmioty nie podejmują działań zmierzających do wyjaśnienia tych wszystkich informacji dziennikarzy, jak to się ma, że wokół ministra Macierewicza kręci się tyle osób związanych z Rosją. To jest naprawdę niepokojące. Proszę Państwa, może dodam do tego, bo oczywiście Pani Europoseł nie wymieniła wszystkich inwestycji w Sanoku. Tych inwestycji jest mnóstwo, to są setki milionów złotych, także nawet nie można porównywać. My przygotowując się do kampanii wyborczej oczywiście przygotujemy taką listę inwestycji, to co dzięki wielokrotnie właśnie pomocy Pani Europoseł udało nam się do naszego regionu zrobić. Ja może najpierw z tej ogólnej takiej polityki zejdę na tą naszą sanocką, dlatego że wiadomo, że dla mieszkańców Sanoka najważniejsze jest to i tutaj, ta nasza mała ojczyzna. I wiadomo, że autostan to jest taka nasza sanocka ikona. My wychowaliśmy się na tych tradycjach. Autostan jeszcze w poprzednim systemie wspierał znacząco sport. Wiadomo, nasze osiągnięcia to jest hokej, to jest piłka, w tej chwili siatkówka, jest masa różnych rzeczy, która była wspierana przez autostan. W tej chwili z różnych powodów autostan stał się jedną z mniejszych firm w Sanoku, liczącą te 300 osób. Ta afera, która wybuchła ostatnio z autostanem i z przetargiem, proszę Państwa, to faktycznie zasługuje na mnóstwo pytań i my oczekujemy odpowiedzi. Oczywiście Platforma Obywatelska, nasi posłowie złożą interpelację w Sejmie odnośnie tej całej sytuacji, dlatego że pytań nasuwa się mnóstwo. Wiadomo, że inwestycja, złożenie w ogóle oferty na parędziesiąt milionów to nie jest budowa, powiedzmy, budy dla psa. W tym uczestniczył cały zarząd autosanu, mnóstwo ludzi. No więc znaleziono kozła ofiarnego, który oczywiście będzie za to wszystko odpowiadał, ale mówi się, że ten człowiek będzie odpowiadał za te straty milionowe, które wygenerowano w ten sposób. Ale pytanie jest takie, fachowcy mówią, że autosan nie jest w ogóle przygotowany do produkcji takich autobusów. Więc jest to bardzo dziwna sytuacja, czyli przygotowywano ofertę, wiadomo, ofertę na 50 milionów nie przygotowuje się w 5 minut. Jest to cała operacja, sztab ludzi. Jeżeli autosan nie jest w stanie wyprodukować takich autobusów, to zachodzi pytanie, dlaczego w ogóle startował do tego kontraktu. My oczekujemy na odpowiedź, czyżby to było cała jedna wielka lipa, że autosan specjalnie się może spóźnił, po to, żeby nie wygrać tego kontraktu, bo jakby wygrał ten kontrakt, to w jaki sposób by go zrealizował? Do tego potrzebne byłyby gigantyczne pieniądze. My doskonale wiemy, że produkcja każdego nowego autobusu pociąga za sobą nowe oprzyrządowanie, nowe projekty, przecież to jest cała masa roboty. Więc my się pytamy, to jest tylko pytanie, czy było to specjalnie zrobione i specjalnie ktoś się spóźnił, żeby nie realizować tego kontraktu, bo co by było, jakby autosan, który dał niższą cenę, wygrał ten przetarg. W jaki sposób on by się z tego przetargu wywiązał? Można by dalej się jeszcze dopytywać, kto za tym wszystkim stoi. Bo ciekawostką jest to, co pani europoseł powiedziała, że wygrała niemiecka firma. Jedyna niemiecka firma. Państwo na pewno sobie przypominacie, jak był kwestia Caracali, że był potworny zarzut, że ustawiono przetarg pod względem specyfiki tego helikoptera. I mógł wygrać tylko Caracal, bo tam był przetarg ustawiony. Więc my mamy teraz takie pytanie, niech ktoś odpowie na to. Czyżby ktoś ustawił w Wojsku Polskim przetarg w ten sposób, żeby mogła wygrać tylko firma MAN, niemiecka? I to są mnóstwo pytań w związku z tym związanych. Mówię, nasi posłowie w Sejmie będą na pewno się tym zajmować, zgłoszą interpelację, a my oczekujemy oczywiście na odpowiedź w tej sprawie. No sprawa jest tym bardziej, proszę Państwa, bulwersująca, że tak wspomniała Pani Europoseł, te 300 miejsc pracy, bardzo ważnych oczywiście dla sanoczan, bo wiadomo, że 300 ludzi plus rodziny, z tego ludzie żyją. U nas nie ma dużo miejsc pracy. Ludzie potrzebują miejsc pracy. Ale proszę Państwa, jak podzielimy sobie te miliony przez liczbę pracowników, to są w ogóle chyba najdroższe miejsca pracy na świecie. Kiedy pani premier Szydło
wprowadzała program Gospodarka Plus, to na terenie Podkarpacia to takie propagandowe, sztandarowe jakby pozycje to było właśnie autosa i te nieszczęsne helikoptery, przed którymi się wszyscy fotografowali, oczywiście tych helikopterów nie ma. I teraz myśmy myśleli, wszyscy prawdopodobnie, że będzie to oparte na zdrowych ekonomicznych zasadach, że jest to biznes, bo w dzisiejszych czasach gospodarka to musi być biznes. My pamiętamy te czasy, no ja mam parę lat, także pamiętam je doskonale, słusznie minione, gdzie gospodarka była sztucznie utrzymywana. Dzisiaj nie da się utrzymywać przez lata gospodarkę. Jeżeli taki autosan w przeciągu półtora roku wygenerował około 20 milionów strat, to jakie pieniądze jeszcze trzeba władować? Gdzie tu jest jakiś sens ekonomiczny? Ci ludzie oczywiście potrzebują pracy i te miejsca muszą być, ale nie w formie takiej, że ktoś cały czas dopłaca pieniądze, a te pieniądze dopłacamy my wszyscy Polacy. Pieniądze nie biorą się z nieba. Pieniądze się biorą z naszych podatków i wszyscy teraz do tego dopłacamy. I program Gospodarka Plus, który miał być tą wyrównywaniem szansy naszego regionu, okazuje się jedną wielką lipą. Dlaczego nikt z zarządu nie odpowie na to pytanie, co się dzieje, że firma jest po prostu cały czas utrzymywana. Nie na darmo chodzą plotki po Sanoku, że firma nie jest w stanie nic zrobić i dzięki tym pieniądzom z Polskiej Grupy Zbrojeniowej w ogóle funkcjonuje. To też jest pytanie, dlaczego my się dowiadujemy o tym dopiero post factum? Dlaczego cała ta sprawa tego przetargu wypływa dopiero po paru tygodniach? Przecież gdyby nie dziennikarze, gdyby nie niezależna prasa i telewizja, to my byśmy w ogóle o tym nie widzieli. Poszedłby kozioł ofiarny, zamknięto by sprawę, nikt by się o tym nie dowiedział. I nawiasem mówiąc, tak jeszcze globalnie wracając do spółek Skarbu Państwa, to cały czas ta propaganda w rządowej telewizji, bo my oczywiście nie mamy telewizji ani państwowej, ani nie mamy społecznej, tylko telewizję mamy rządową i cały czas propaganda rządowa przez te media wszystkie głosi, jak to jest wspaniale, jak to spółki Skarbu Państwa, jak zarabiają te spółki Skarbu Państwa. Każdy może sięgnąć do informacji w internecie czy w prasie, gdzie w Polsce jest ponad 400 spółek Skarbu Państwa i praktycznie 90% dochodu, które państwo uzyskuje, to jest z trzech firm. PGNiG, PZU i jeszcze jedna firma PKN Orlen. Czyli proszę zobaczyć, jaka sytuacja jest z pozostałych spółek Skarbu Państwa. Zresztą najlepiej świadczy, jak to państwo dba o spółki Skarbu Państwa. To jest sytuacja w Janowie Podlaskim, gdzie nawet potrafiono 200-letnią tradycję zlikwidować w przeciągu półtora roku. No mistrzostwo świata. Trzeba też, proszę państwa, wiedzieć, że my wszyscy, którzy liczyliśmy na to, że ta dobra zmiana faktycznie przyniesie dobrą zmianę, i myślę, że w tej chwili już jasno widać, że wszyscy się zawiedliśmy. To nie jest dobra zmiana. To jest taka zmiana, którą trzeba jak najszybciej z tą zmianą skończyć, dlatego że później odbudować to wszystko, co w tej chwili się marnuje i co w tej chwili się niszczy, to będzie bardzo trudno. Przykłady z tej propagandy, takiej nachalnej propagandy. No oczywiście ta nasza armia polska, no niestety sytuacja jest tragiczna. Widzieliśmy tutaj ostatnio pana premiera na przykład Morawieckiego, który otwierał jakby uroczyście budowę promu pasażerskiego w Szczecinie, że Stocznia Szczecińska pada, że trzeba jej pomóc i będziemy prom tam budować i tam spawali stępkę pod prom pasażerski. Proszę państwa, żeby to zespawać, to zatrudniono paru prywatnych spawaczy, dlatego że w Szczecinie spawacza w ogóle nie można dostać. Wszyscy spawacze są zatrudnieni, a ci, którzy byli wolni, to wyjechali do Niemiec. Stocznia Szczecińska i wokół całej stoczni jest ponad 10 tysięcy ludzi zatrudnionych. I propaganda idzie taka, że budujemy prom. Nie budujemy prom. Nie ma pieniędzy na ten prom. Nie ma projektów tego promu, ale poszło, pokazano w telewizji, budujemy, wszystko jest fajnie. I takich przykładów można by podać tutaj, proszę państwa, dziesiątki. Ale wracając tutaj na sanocki rynek, proszę państwa, ja mam prośbę do, jeszcze powracając do autosanu, mam prośbę do dziennikarzy, żebyście państwo, bo państwo macie możliwość zgodnie z prawem prasowym dostępu do informacji. My mamy takie, słyszeliśmy, że podobno były umówione spotkania na Ukrainie z zarządem autosanu w sprawie budowy właśnie przez autosan autobusów i niestety zarząd chyba dwu czy trzykrotnie nie dojechał na to spotkanie. Czyli faktycznie zachodzi pytanie, czy komuś zależy na tym, aby Sanok, autosan rozwijał się, aby pracownicy dalej byli zatrudnieni, czy jednak robi się co innego pod publiczkę, przyjeżdża się i mówi się, jak się będzie ratowało
ten symbol, bo autostan jest symbolem, nie tylko na Podkarpaciu, ale w Polsce, a faktycznie robi się coś innego. Tych pytań jest bardzo dużo i dobrze by było, żeby też dziennikarze, czyli Państwo, żebyście byli bardzo wnikliwi w pytaniach i uwagach. Jeszcze tam dodam z rynku tutaj Sanockiego, no bo to nas najbardziej interesuje. Oczywiście mówiło się tak, byle nasza wieś spokojna, niech na świecie będzie wojna, co jest w tej chwili absolutnie nieprawdą. My żyjemy w świecie globalnym i wszystko, co się wydarzy w Warszawie, każda decyzja natychmiast odbija się tutaj u nas w Sanoku. Także bardzo ważne właśnie jest to, kto zostaje wybrany, kto rządzi, dlatego że później ktoś, powołując się na suwerena, dokonuje rozbioru tego państwa. Na przykładzie Sanoka Instytut PAN zrobił taki ranking miast, na pewno każdy też, kto tam w internecie sobie grzebie, doskonale wie, zrobił ranking miast, w których następuje zapaść społeczno-gospodarcza. Wzięto tam pod uwagę i czynniki społeczne, i czynniki gospodarcze. I wyobraźcie sobie Państwo, tych miast jest tam ponad 200, w tym 125 miast takich zagrożonych. I Sanok znajduje się w pierwszej dziesiątce. My jesteśmy w pierwszej dziesiątce miast zagrożonych właśnie tą zapaścią społeczno-gospodarczą. To też o czymś świadczy, bo przecież my doskonale, Sanoczani doskonale widzą. Mimo że są realizowane drobne inwestycje, to one są potrzebne. Oczywiście każdy włodarz miasta wykonuje jakieś inwestycje w ramach budżetu, ale to nie na tym polega. Bo zarządzanie miasta to nie polega na wydawaniu tych niewielkich pieniędzy, które miasto ma. Bo miasto ma budżet zamknięty tam 100-paradziesięcioma milionami i to jest koniec. Natomiast zarządzanie miasta polega na tym, żeby jak najwięcej dla miasta ściągnąć tych pieniędzy. Bo tylko dzięki tym pieniądzom można oczywiście coś zrobić. Krytykowano taką sytuację, że miasto się, proszę Państwa, zadłuża. Ja myślę, że każdy z Państwa rozumie, jeżeli ma taką możliwość, a Polska dostała taką możliwość po raz pierwszy od nawet paruset lat, że może skorzystać z pieniędzy europejskich, z bardzo dużych pieniędzy europejskich. Jeżeli każdy z Państwa dostałby taką informację, że może wybudować sobie dom jednorodzinny, jak będzie miał 50 tysięcy, a 300 tysięcy dopłaci mu ktoś bezpłatnie, to przecież każdy by zaczął budować się. Tak samo u nas. Będzie ostatnia transza pieniędzy europejskich. Jeżeli my tego nie wykorzystamy, jeżeli obecnie rządząca koalicja dokona tego, że my dostaniemy znacznie mniejsze pieniądze, to, a to są ostatnie pieniądze, jakie nasz kraj może dostać. No nie ostatnie. Będzie następna transza. Będzie tylko następna transza, tylko życzymy, tak, życzymy aby PiS-owi udało się wynegocjować 400 miliardów, tyle ile wynegocjował rząd Platformy i PSL-u. Proszę Państwa, ale jeżeli chodzi o środki unijne i to, co się dzieje w Unii Europejskiej, czy grozi nam polexit, czy nie, to myślę, że to będzie temat na następną konferencję prasową. Teraz jesteśmy do Państwa dyspozycji. Ja mam pytanie, czego konkretnie ta interpelacja dotyczyła i kiedy będzie złożona? Ja myślę, że interpelacja będzie złożona zaraz, jak Sejm zacznie pracować, i dotyczyć będzie oczywiście sytuacji, kto odpowiada, czy prawdą jest, dlaczego spóźniono się z ofertą o 20 minut, dlaczego nie odpowiada cały zarząd, jakie podjęto działania, by do takiej sytuacji nie doszło. Więc myślę oczywiście, że tylko jeżeli nasi koledzy, bo ja niestety nie mogę składać interpelacji do Sejmu RP, jeżeli nasi koledzy tylko tą interpelację złożą, dostaną Państwo kopię tego. Inna sprawa, że niestety też mamy sygnały, że na interpelacje i na pytania opozycja nie dostaje wnikliwych odpowiedzi. Pan Macierewicz się oczywiście uśmiechnie, powie: bardzo mi miło było, dziękuję Państwu, do zobaczenia. O, i taka przeważnie jest odpowiedź na nasze interpelacje. A pytania są, tak jak wcześniej wspomniałem, konkretne i jest ich bardzo dużo. Te pytania sięgają bardzo daleko. To może dotyczyć nawet decyzji na szczeblu rządowym, że ktoś podjął taką decyzję. Bo wyobrażacie sobie Państwo, to jest dalej forma pytania, ale wyobrażacie sobie Państwo taką sytuację, że zostaje tylko jeden oferent na rynku. Akurat pech chce niemiecka firma MAN. Co by wtedy była za afera, że proszę bardzo, naszą armię polską wyposaża niemiecka firma. Jedyna, która stanęła do przetargu. Może autostan był tylko tym kwiatkiem do kożucha, żeby pokazać, że nie któraś z naszych firm uczestniczyła. To jest oczywiście pytanie, my tego nie wiemy. Ale czekamy na odpowiedzi na te pytania. I te pytania zostaną zawarte w tej interpelacji. Oczywiście, no tak jak mówiła pani europoseł, nie spodziewamy się cudów.
Ale te pytania trzeba sobie stawiać. My wszyscy Polacy musimy sobie stawiać teraz pytanie. Co, dlaczego tak się dzieje i dokąd to wszystko zmierza? I to po odpowiedzi na te pytania będziemy mogli podjąć decyzję w następnych wyborach. A to jest najważniejsze. Tym bardziej, proszę Państwa, że podobno przetarg był przygotowywany pod autosem. Więc dla nas to jest niezrozumiałe i myślę, że mieszkańcy Sanoka też powinni wziąć do wiwatu no, posłów wybranych Sanoka, żeby też stanęli przed opinią publiczną i powiedzieli, jak to się stało i dlaczego to się stało i to się wydarzyło. I miejmy nadzieję, że takie sytuacje nie będą miały mieć miejsca więcej. Ale jeżeli Autosan nie będzie produkował autobusów, proszę Państwa, no to nie ma szansy na uratowanie tej firmy. I to jest tragedia. Żeby Autosan miał płynność finansową, powinien rocznie produkować 120 autobusów. Tu stracił przetarg, tam podobno, mówi podobno, mam nadzieję, że Państwo sprawdzą te informacje w Ukrainie, nie doszło do spotkania, czyli to jest tylko zarząd jest zadowolony, Szef firmy bierze pewnie niemałe pieniądze za zarządzanie firmą, która przynosi no takie straty. 2 lata 20 milionów, 55 milionów zainwestowanych, 75 milionów, proszę Państwa, tak naprawdę no gdzieś tam poszło. Być może dla rządu to są żadne pieniądze, proszę Państwa, ale za 75 milionów można by było naprawdę dużo zrobić dla tworzenia miejsc pracy czy ratowania miejsc pracy w Sanoku. Już nie wspominając, że MON poprzez grupę zbrojeniową obiecał zamówienia w Autosanie w granicach 8 milionów. Zrealizowano około 2 milionów, a realizacja w ogóle innych zleceń wynosi tam 30-35%. Czyli widzimy, że coś tutaj jest nie tak. Nie wiemy co, dlatego się pytamy. A odnośnie jeszcze nawiasy mówiąc tych inwestycji sanockich, tutaj pani europoseł wymieniała skromną część tego. A jakie inwestycje my mamy? Oczywiście obiecane mamy. No w tej chwili dwie poważne sprawy w mieście Sanoku to jest więzień i Wojska Obrony Terytorialnej. Czy to nasze miasto, które wyrabiało sobie markę i prestiż przez tyle lat i było tym miastem kultury, miastem słynącym właśnie z kultury, Sanok OK. Czy ma w tej chwili słynąć z więzienia? Czy ma w tej chwili słynąć z jednostek obrony terytorialnej? Czy komuś się nie pomylił Sanok z Wołyniem? To też są pytania, na które należy odpowiadać. Wszystkie miasta praktycznie bronią się przed budową u siebie dużych więzień. To jest więzienie na 1000 osób. Sanok jest niewielkim miastem. I do takiego Sanoka lokuje się więzienie. My wprawdzie mamy doświadczenie, bo działacze Solidarności, ja pochodzę z tamtej epoki, to tutaj też niedaleko siedzieli. I teraz przygotowuje się jakieś nowe miejsca? Ja rozumiem, że to są miejsca pracy, ale czy Sanokowi potrzeba akurat więzienia czy Wojsk Obrony Terytorialnej? Czy nam nie potrzeba innych inwestycji? Czy zamiast tego nie ma inwestycji z jakiegoś know-how, inwestycji, które popchną naszą kulturę w ogóle gospodarczą do przodu? Czy my, ten słaby taki region Polska B, Polska C, zasługuje tylko na to, żeby więzienia budować tam? Przecież my chyba mamy większe aspiracje i oczekujemy tego od włodarzy miasta. Jeżeli nie potrafią tego robić, no to niech się honorowo podadzą do dymisji. I tym akcentem dziękujemy Państwu za dzisiejszą konferencję.